Nowy Polski Ład, od którego wszystkim w kraju ma być lepiej. Jedno jest pewne, wszyscy będą coraz bardziej uzależnieni od państwa. O innych możliwych konsekwencjach polityki Zjednoczonej Prawicy w rozmowie ze Stanisławem Michalkiewiczem. Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest Prawda, a dzisiaj moim rozmówcą pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry panu, szczęść Boże. Będziemy rozmawiać o nowym Polskim Ładzie, czy Polskim Ładzie, no w każdym razie jakby to się nie nazywało, o wielkich zmianach podatkowych w naszym kraju, w których biedni będą mieli więcej, a bogaci mniej. Przynajmniej takie są założenia i tak to ma teoretycznie wyglądać. I o szczegółach zaraz, a ja na początku zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby wspierać naszą telewizję. Jak to można robić, jest rozpisane pod tym nagraniem. Panie redaktorze, jak pan przyjął te obwieszczone przez rządzących Polską założenia Polskiego Ładu, Nowego Ładu, czy jak to się tam nazywa, no będzie chyba w kraju coraz lepiej. Wszyscy będą, przynajmniej niektórzy, mieli więcej pieniędzy. Panie redaktorze, ja bym tu wyróżnił dwa aspekty. Aspekt polityczny tego przedsięwzięcia i aspekt ekonomiczny. One się różnią trochę między sobą. Jeśli chodzi o aspekt polityczny, no to jest majstersztyk. To jest majstersztyk. Naczelnik państwa mógłby być bokserem, bo wprawdzie jest niski, co by było wadą, ale potrafi pójść za ciosem. No i właśnie to nam pokazał. Po 4 maja, kiedy to właściwie udało mu się wbić klina w nieprzejednaną opozycję, bo lewica została zanęcona obietnicą wybudowania 75 tysięcy tanich mieszkań, postanowił znokautować opozycję. No i właśnie to zrobił. Dlaczego? Dlatego, że jak pamiętamy, podczas kampanii wyborczej ostatniej, nie prezydenckiej, tylko parlamentarnej, partie takie jak Platforma Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Prawo i Sprawiedliwość licytowały się, kto wyda więcej pieniędzy. Tylko Konfederacja nie wzięła udziału w tej licytacji, ona odwrotnie, że wyda jak najmniej, ale jak najmniej będzie odbierała. No i Kaczyński, Jarosław Kaczyński przelicytował wszystkich. Zanim oni teraz zdążyli usta otworzyć, to on już ich wszystkich przelicytował. Co więcej, włączył do tego Nowego Ładu postulaty partii opozycyjnych. Na przykład postulaty lewicy, te tanie mieszkania, o których już wspomniałem, a tu jeszcze dodane zostało, że to właściwie cały kredyt może być spłacony przez państwo takiemu kredytobiorcy. No i likwidacja tak zwanych umów śmieciowych, czyli cywilnoprawnych, której się domagała lewica. No i teraz już lewica właściwie nie ma innego wyjścia, jak tylko się przyłączyć do tego, podpisać się pod tym, ale oczywiście pod całością, bo tu nie można tego traktować wybiórczo. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, no to została znokautowana, bo cały wiatr z żagli by naczelnik państwa Platformie Obywatelskiej odebrał. Podobnie Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Panie redaktorze, dodajmy tylko, że sam chyba Borys Budka mówi, że no świetne pomysły, no bo platformerskie są w tym Nowym Ładzie, więc tutaj też jest część programu Platformy. Panie redaktorze, no co ma mówić? Co ma mówić? To myśmy to wymyślili, a to akurat nieprawda, bo to nie tylko oni tam wymyślali różne rzeczy. Oni na ogół wymyślali Jarosławowi Kaczyńskiemu, więc Borys Budka robi dobrą minę do złej gry. No ale on w tej chwili walczy o życie, więc nic dziwnego, że chwyta się każdej brzytwy i to we własnej partii, bo tam ma dwóch konkurentów, którzy ostrzą sobie zęby na jego stanowisko, mianowicie pana Trzaskowskiego i księcia małżonka, czyli Radosława Sikorskiego, chwilowo na wygnaniu w Parlamencie Europejskim. I wróćmy jeszcze do tego aspektu politycznego. Otóż właściwie Jarosław Kaczyński zostawił partiom opozycyjnym, tym trzem, o którym mówię, sodomitów i gomorytów, bo tutaj akurat Nowy Ład o tym ani słowa nie mówi, więc oni tutaj mogą hulać, jak już musicie przy czymś gmerać, to gmerajcie przy genitaliach. No ale to też daleko się z tym nie zajedzie w Polsce obecnie, jeszcze póki co.
a zwłaszcza Polskie Stronnictwo Ludowe daleko z tym nie zejdzie. Proszę zwrócić uwagę, że naczelnik państwa, przemawiając przy okazji prezentacji Nowego Ładu, zaprezentował się jako unus defensor wsi polskiej. Dotychczas to na tym patencie jechało PSL, a tutaj się okazuje, że okres dobrego fartu może się skończyć. No więc majstersztyk. Teraz 3 lipca, właściwie jeszcze zanim przejdę do 3 lipca. Otóż w tej sytuacji dyskurs polityczny będzie się toczył wokół Nowego Ładu. Albo za, albo przeciw. I w ten sposób Jarosław Kaczyński pozostaje nadal w centrum politycznej sceny. No czegoż chcieć więcej? 3 lipca odbędzie się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym ma zostać wybrany nowy prezes. No ciekawe, kto to nim zostanie. No i prezes nowy ma sobie dobrać biuro polityczne. No tutaj to już mamy lepsze rozeznanie, kto może w biurze politycznym się znaleźć. No i to jest ten aspekt polityczny. Rzeczywiście Jarosław Kaczyński jeszcze raz pokazał, że jest wirtuozem intrygi. A jeszcze w tym miejscu, zostając politycznym, panie redaktorze, czy także Konfederacja została, można powiedzieć, znokautowana, by użyć tej metafory, którą pan przywołał? Nie, dlatego że Konfederacja miała całkiem inne postulaty. Paradoksalnie dla Konfederacji to może być szansa. Dlatego, że, ale to wyniknie dopiero jak przejdziemy do tego aspektu ekonomicznego. Dlatego, że Konfederacja dzięki Nowemu Ładowi może się zaprezentować jako obrończyni wolnej przedsiębiorczości i klasy średniej. To jest duża szansa. Jeżeli to zrobią umiejętnie, to mogą teraz na tym wygrać. Ale jak to ta klasa średnia ma zostać uciemiężona? Bo jednak mówią rządzący, że wszystkim będzie lepiej. No, na co mamy, a co mają mówić? Jasne, że zostanie. Przecież na to wskazują te nowe zasady opodatkowania. Mówię o podatku dochodowym, bo to właściwie operacja dokonuje się na podatku dochodowym. Został podwyższony 10-krotnie kwota wolna od podatku. No to dobrze. To znaczy, że ci ludzie o najmniejszych dochodach może nawet w ogóle nie będą płacili podatku dochodowego. Został podniesiony próg, drugi próg podatkowy do 120 tysięcy złotych. No i tam już powyżej tego progu to już opodatkowanie jest prawie połowę dochodu. Taki delikwent musi oddać. No to jest kwota, którą rocznie zarabiają ludzie lepiej zarabiający. No i oni będą finansować wpływy państwa z podatku dochodowego. One nie są duże, to znaczy funkcja fiskalna podatku dochodowego nie jest duża, gdzieś na poziomie 25%. Więc tam można by właściwie ten podatek w ogóle zlikwidować, no ale nie, bo państwo chce zachować pewne uprawnienia do kontrolowania dochodów obywateli, a to ta konstrukcja podatku mu to uprawnienie daje. Poza tym druga część Nowego Ładu, bo to operacja na podatku to jest jedna część. Druga część Nowego Ładu jest jeszcze bardziej tutaj niepokojąca, dlatego że to jest gwałtowne, skokowe rozszerzenie programów rozdawniczych. Oprócz tych programów rozdawniczych, które już są, dochodzą nowe, te kredyty mieszkaniowe, 12 tysięcy złotych na dziecko i podwyżka emerytur. Ale oprócz, no i oczywiście likwidacja umów śmieciowych, czyli cywilnoprawnych. Ale tutaj jest też plus ujemny, dlatego że te umowy, jak to naczelnik państwa powiedział, zostaną oskładkowane. Więc, a składka liniowa 9% to nie jest taka mała. To 9% miesięcznie trzeba będzie płacić. No i najgorsze jest co innego. Nawet nie to, bo tę składkę to i tak zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych płacili albo sami, tak jak na przykład ci, którzy pracują w ramach tak zwanego samozatrudnienia.
to daleko nie szukając, moja córka tak pracuje, no to oni płacili składkę na ubezpieczenie społeczne, ale mogli to sobie odliczyć od podatku, a teraz już nie będzie można tego odliczyć od podatku. Także proszę pana. I no i jeszcze jedna rzecz. Jarosław Gowin w niepojętym przypływie szczerości powiedział, ujawnił, ile to wszystko ma kosztować. Otóż ma to kosztować od przyszłego roku, od początku przyszłego roku do roku 2030, ma to kosztować 650 miliardów złotych. Rozumiem, że poza dotychczasowymi kosztami funkcjonowania państwa. Ten program rozdawnicze tyle będą kosztowały. No to przypada mniej więcej 70 miliardów złotych na rok. My budżetu zrównoważonego to mieliśmy przez krótki czas budżet zrównoważony, a w tej chwili już nie mamy. Deficyt budżetowy jest potężny i dług publiczny rośnie coraz z roku na rok. W związku z tym ten deficyt się powiększy do dodatkowe 70 miliardów złotych. No i to trzeba będzie spłacać. Znaczy o spłacaniu nie ma mowy, bo polska gospodarka nie może wygenerować tak na poczekaniu takich ogromnych sum. Więc będzie to się dokonywało przy pomocy trzech instrumentów, jak sądzę, finansowanie tego wszystkiego, tych 70 miliardów złotych rocznie. Poprzez inflację, którą tam Milton Friedman nazywa podatkiem emisyjnym, poprzez zwiększenie podatków pośrednich, no i przede wszystkim przez zadłużanie państwa. Przez zadłużanie państwa. No bo inaczej nie, to się nie bilansuje po prostu. W związku z tym, no państwo skądś musi wziąć pieniądze na ten, mówię, zapożyczania, no to dobrze, ale ten dług trzeba obsługiwać. Coraz większa część dochodu obywateli będzie przeznaczona na obsługę długu publicznego, czyli na spłacanie procentów. No to jakoś to musi się odbywać. A ponieważ wszystkie podatki są przerzucalne, to nie tylko średnia klasa będzie obciążona, ale wszyscy. Wszyscy, którzy cokolwiek kupują. Prąd elektryczny, benzynę, żywność i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy, w cenach tych towarów będą pochowane te wszystkie podatki pośrednie, jak VAT i akcyza. Więc tu nie ma darmowych obiadów, ale dopóki ludzie wierzą, że rząd im może coś dać za darmo, dopóki sobie nie zdają sprawy, że sami będą musieli sobie te prezenty sfinansować, no to nic dziwnego, że rządy korzystają z tego. No dlaczego mieliby nie korzystać? To daje władzę, daje możliwości i tak dalej. Jedynym tak naprawdę, panie redaktorze, beneficjentem Nowego Ładu to będzie biurokracja. Bo proszę zwrócić uwagę, że te programy rozdawnicze są tak skonstruowane, że muszą wygenerować skokowy rozwój biurokracji w sektorze publicznym. No przecież na przykład te kredyty. No to jedna grupa biurokracji będzie je opiniowała, bo to banki będą kredytowały, ale ci będą opiniowali. Druga grupa będzie kontrolowała, czy tam ten kredytobiorca, aby na pewno mieszkanie tanie sobie buduje. No i wreszcie trzecia grupa będzie sprawdzała, czy nikt nie kradnie, ani jedni, ani drudzy. Więc od razu powstają trzy piony biurokratyczne, które w innych okolicznościach wcale by nie musiały powstać. I to będą ludzie, którzy byle czego nie zjedzą, wie pan. Także to dodatkowo armia naszych dobroczyńców zostanie powiększona. No i jeszcze jedna konsekwencja, która wydaje mi się najgroźniejsza. Mianowicie na skutek skokowego rozszerzenia programów rozdawniczych coraz szersze kręgi obywateli zostaną ekonomicznie uzależnione od rządu. Zostaną zmuszone do tego, żeby jeść rządowi z ręki. No to tak jak było za komuny. Obywatele nie tylko byli uzależnieni politycznie, jako od rządu, jako od władzy politycznej,
ale również ekonomicznie. Musieli jeść władzy z ręki. No i teraz zmierzamy do tego samego. To jest moim zdaniem najgroźniejszy skutek, dlatego że nawet gdyby się zmieniła władza, to bardzo trudno będzie się z tego wycofać, jeżeli to już zostanie uruchomione. Dlatego, że te wszystkie programy będą miały charakter praw nabytych. To po pierwsze. A po drugie, że liczba obywateli objęta nimi będzie tak duża, że przy zachowaniu procedur demokratycznych nikt nie ośmieli się podnieść na to ręki. Nikt. Chyba, żeby pójść na skróty, a to wtedy tak. Ale no, na razie nie widać nikogo, kto byłby w Polsce zdolny do wykonania manewru pójścia na skrót. Mówił pan redaktor o takich, można powiedzieć, krótkofalowych skutkach tych wszystkich zmian, na przykład inflacja. Pewnie wzrosną też ceny mieszkań, o tym eksperci już mówią, będą przecież dopłaty do kredytów, no to sobie deweloper więcej za mieszkanie policzy, ale może będą bardziej pozytywne jakieś długofalowe skutki, panie redaktorze, choćby kwestia demografii. No tyle się w Polsce mówi o konieczności działania na rzecz demografii, no i teraz mamy znowu dodatkowe pieniądze, nie takie małe przecież na każde dziecko, ułatwienia w kupowaniu mieszkań, a twierdzą różni eksperci, że dlatego Polacy też dzieci nie mają, bo i mieszkań dużych nie ma, no to może będzie jakiś baby boom wskutek tego nowego ładu. No to przekonamy się. Teoretycznie powinno to temu sprzyjać. Ale przyjrzyjmy się programowi 500+, sztandarowemu programowi 500+, który deklarowane cele miał właśnie takie. No i te cele się zupełnie nie zrealizowały. Odwrotnie, że tak powiem, deficyt demograficzny z roku na rok się pogłębia. Więc to chyba nie, to chyba w ten sposób nie działa. To chyba w ten sposób nie działa. A jeszcze w dodatku, panie redaktorze, w młodym pokoleniu, bo to oni tutaj byliby, że tak powiem, wykonawcami tego programu demograficznego, mamy zupełnie inne mody. Co pokazała rewolucja Macic? Ona teraz trochę tak przygasa, no ale pokazała, że nawet, bo to nie sądzę, żeby aż tylu zboczeńców było w Polsce, tam jest ich trochę, ale nie aż tylu, i amatorek aborcji, żeby była aż tylu. Natomiast znaczna część tych uczestników rewolucji Macic podąża za modą. A ta moda przychodzi do nas z krajów, które też mają problem demograficzny, czy poważne problemy demograficzne, jeśli nie mówić o katastrofie demograficznej. Więc myślę, że to jest główna przyczyna. I programy rozdawnicze no, mogą mieć jakiś skutek, ale nie jakiś zasadniczy. Tego się obawiam, że zasadniczego tutaj rezultatu chyba nie osiągniemy. No takie... chociaż byłoby dobrze, gdyby to się udało, ale dotychczasowe doświadczenia raczej świadczą o czymś odwrotnym. No, zwłaszcza doświadczenia zachodnich państw, które bogate są, gdzie obywatele pieniądze mają, a dzieci jednak nie. Ale zostawiając, panie redaktorze, ten wątek, jak w pańskiej ocenie długofalowo wpłynie nowy ład na przedsiębiorczość w naszym kraju? No bo chyba będzie teraz tak, że każdy, kto trochę więcej zarabia, no będzie musiał też jednak trochę więcej oddawać w ramach takiego solidaryzmu. No ale z kolei ci biedniejsi nie będą więcej kupować, więc i on więcej zarobi. Może to jednak wyjdzie przedsiębiorcom na plus. Zobaczymy, przekonamy się. Wie pan, to bardzo trudno jest w tej branży, w dziedzinie ekonomicznej, coś tak precyzyjnie zaplanować, żeby to chodziło jak w zegarku. Gdyby tak było, gdyby to było możliwe, to gospodarka socjalistyczna funkcjonowałaby bez zakłóceń. A jak pamiętamy, mimo istnienia centralnego planowania, nic nie funkcjonowało, nic nie chciało działać. W związku z tym może taki skutek wystąpić, ale równie dobrze może nie wystąpić, dlatego że to wszystko zależy od takiego subiektywnego poczucia przedsiębiorców, czy ludzi, którzy chcieliby być przedsiębiorcami, czy im się, do jakiego momentu praca im się opłaca. Bo wie pan, podatek dochodowy jest najgłupszym z podatków.
najgłupszym, a zwłaszcza progresywny podatek dochodowy, nawiasem mówiąc, jest sprzeczny z konstytucją. Żaden z obrońców konstytucji jakoś nie może tego słonia w menażerii zauważyć, ale jest najgłupszy, dlatego że on karze za dobrą pracę, za wysiłek, wprowadza karę za wysiłek. No to po co się wysilać? Ja kiedyś miałem takie doświadczenie z panią z Urzędu Skarbowego, jak tam miałem działalność gospodarczą i ona tam, nie wiem, czy z własnej inicjatywy, czy ktoś jej to podsunął, wezwała mnie i zaczęła mnie tam maglować. Ja chyba po 3 godzinach, bo to strasznie długo trwało, mówię do niej, wie pani co, wygrała pani, poddaję się. Tylko wie pani co jutro będzie? Ja jutro, to ja do pani przyjdę i będę panią maglował, dlaczego mam taki mały zasiłek. No to roześmiała się i okazało się, że bardzo, że normalna kobieta, wie pan, można z nią porozmawiać. Ale tak to może być. Tak to może być. I tu dlatego mówiłem, wspominałem, że to może być paradoksalnie szansa dla Konfederacji, bo jeżeli Konfederacja z jakimiś takimi sensownymi pomysłami, czy nawet korektami wystąpi, no to może to być dla tej części opinii publicznej duża zachęta, żeby taką formację polityczną popierać. Tych przedsiębiorców dużo, wielu nie ma, więc to Konfederacji nie da władzy tak z marszu. To przy demokratycznych procedurach to liczy się ilość, a nie jakość, prawda? W związku z tym, ale pozwoli jej utrzymać się jako stały element sceny politycznej i taki z roku na rok o coraz to większym ciężarze gatunkowym. Ale powiadam, jeżeli potrafią na to zareagować odpowiednio. A gdyby, panie redaktorze, pewnego dnia, no nawet niedługo, do pana zadzwonił prezes Jarosław Kaczyński i poprosił pana o pomoc w skonstruowaniu jeszcze nowszego ładu. Gdyby pan miał jakieś takie strategiczne elementy reformy systemu podatkowego, czy systemu w ogóle, no można powiedzieć, funkcjonowania solidaryzmu, socjalizmu w Polsce zaprezentować, to co by pan Jarosławowi Kaczyńskiemu doraził, żeby w podatkach zmienić? Ja bym odmówił mu doradzania, jak tu zwiększyć socjalizm, bo uważam, że socjalizm jest szkodliwy dla Polski. Zresztą, no, któż może takie rzeczy wiedzieć lepiej od nas, prawda? Już żeśmy się przekonali. Panie redaktorze, ja mam 73 lata i ja pamiętam, że takich nowych ładów to już było kilka w naszej historii. Sam się uczyłem takiej piosenki, nawiasem mówiąc, chyba w 54 albo w 55 roku. Zbudujemy nową Polskę, zbudujemy nowy świat, w którym wszystko będzie lepsze, w którym nowy będzie ład. To wtedy już to, wie pan, koncepcja nowego ładu się pojawiła. No i później jeszcze kilka takich. Ostatnim razem to w latach 70. za panowania Edwarda Gierka. Też to wyglądało obiecująco, dopóki czar nie prysnął i dopóki w roku 80. wszystko się nie skawaliło, że trzeba było, aż żeby opanować sytuację, trzeba było wprowadzić stan wojenny. Teraz może tak dramatycznie się to nie zakończyć, chociaż nigdy nie wiadomo. To zależy od powagi skutków. Ja, jeśli natomiast naczelnik państwa by mi powiedział, że panie Michalkiewicz, tu nie chodzi o żadne tam socjalizmy, ale niech no pan powie, co trzeba by zrobić. Zacząłbym od likwidacji podatku dochodowego. Jak mówię, tego najgłupszego, najbardziej szkodliwego. A przynajmniej, jeśli już nie dałoby się go zlikwidować, to przynajmniej od likwidacji progresji podatkowej. Nawet podatek liniowy, dochodowy, niech będzie, jak już tam nie mogą wytrzymać bez tego, to proszę, ale niech to będzie podatek liniowy. No i oczywiście nie na poziomie tam 30%, tylko tam 13%, to jasne. To by była zachęta do wysiłku. To by była zachęta do wysiłku. A naszym problemem podstawowym to jest odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego, który został w ciągu tych 30 lat skutecznie zablokowany.
i zniesienie podatku dochodowego, a przynajmniej likwidacja progresji podatkowej, byłaby krokiem we właściwą stronę. No niezależnie od tego zmiana modelu gospodarczego państwa z kapitalizmu kompradorskiego na taki zwyczajny kapitalizm, to znaczy w którym o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decyduje nie przynależność do sitwy, czyli do jakiejś tam jakiegoś gangu, czy to bezpieczniackiego, czy to politycznego, tylko decydują umiejętności człowieka, jego tam no, takie zalety, że on jest pomysłowy, przedsiębiorczy, nie boi się ryzyka, jeszcze ma szczęście w dodatku. No i trzeci taki punkt, bo to omne trinum perfectum, to jest zdemontowanie znacznej części aparatu biurokratycznego, który byłby w tych warunkach całkowicie niepotrzebny. A on obciąża funkcjonowanie państwa nawet nie w ten sposób, że tam kosztuje i byle czego nie zjedzą, chociaż to też jest, wie pan, poważne obciążenie. Natomiast nikt nie potrafi, nikt nie liczy, i nikt, bo nikt nie potrafi policzyć skutków ekonomicznych, skutków biurokratycznej mitręgi. Oto kiedyś była taka pani minister, która tam kiedyś tłumaczyła panu redaktorowi Mazurkowi, że jej praca jest niezbędna, bo jakby ona mu nie wystawiła zaświadczenia, to on by nie mógł w ogóle ruszyć ani ręką, ani nogą. No wie pan. I ona to szczerze, naprawdę tak myślała. To niech nas Bóg broni od tego typu, wie pan, elit, bo to po prostu są, to są elity pasożytnicze, znaczy żadne tam elity, po prostu warstwa pasożytnicza. I to trzeba by było rozmontować, tylko pytanie jest takie, wie pan, czy to jest w ogóle możliwe przy zachowaniu procedur demokratycznych? Obawiam się, że może być niemożliwe. Dlatego ja bym naczelnikowi państwa też, jakbym mu doradzał, to bym go przekonywał, żeby nie wykluczał możliwości pójścia na skróty. O takim pójściu na skróty teraz się trochę we Francji chyba mówi, w Stanach Zjednoczonych no, także. Mówi się, tam generałowie, najpierw emerytowani, a teraz już nawet nie emerytowani, po prostu żądają od prezydenta Macrona, żeby się zdecydował na pójście na skróty, ponieważ mówią, że w przeciwnym razie Francji grozi islamizacja. To prawda, ale nie tylko islamizacja Francji grozi, bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak głęboko sięgają te zmiany takie obyczajowe, społeczno-obyczajowe. No mówię o zboczeńcach tam i wariatach. Otóż jesteśmy w przededniu dyktatury zboczeńców i wariatów. No to nic gorszego spotkać nas nie może. I tu alternatywa może być taka, panie redaktorze. Czy lepiej nam będzie pod butem sodomitów? Czy też pod butem bisurmanów? No, pod butem bisurmanów, no to wiadomo, że to nie żarty, ale to ma też swoje plusy dodatnie. I tu się posłużę cytatem z poety, wie pan, autora nieśmiertelnego poematu Bania w Paryżu. Ali nie znosił zaś tych bab. Wnet by ją ubrał w gelabije, spuściłby suce lanie kijem, po czym umieścił ją w haremie pod czujną eunucha strażą. Więc to jest ten plus dodatni islamizacji Francji, bo nie, chyba żeby, wie pan, wrócić, no właśnie tego generałowie chcą. Bo to ostatnim takim generałem, który otwarcie mówił, co trzeba zrobić, to był generał Salon. Mówi, że trzeba zrzucić na Paryż dywizję spadochroniarzy i będzie wszystko, i porządek zostanie przywrócony i, że tak powiem, pion moralny zostanie przywrócony. Rzeczywiście sytuacja powoli do tego, właśnie nie powoli, tylko dojrzewa do tego.
Przecież nie tylko we Francji, bo także w Stanach Zjednoczonych odzywają się wojskowi, byli wojskowie i mówią właśnie o tej dyktaturze, no neomarksizmu jak to nazywają, ale przecież to właśnie taka dyktatura zboczeńców, jak pan redaktor z kolei określa. Nie, oni mają rację, to jest rewolucja komunistyczna. Zboczeńcy są jednym z narzędzi rewolucji komunistycznej i wariaci. Ale cele rewolucji komunistycznej są szersze. Chodzi, najkrócej mówiąc, chodzi o uchwycenie i utrwalenie władzy mniejszości nad większością. I promotorzy rewolucji komunistycznej posługują się zboczeńcami, ale jak już im przestaną być potrzebni, to tak jak Stalin bolszewików przepuścił przez maszynkę do mięsa i oni też to zrobią. Ale ci jeszcze nie wiedzą o tym. Wie pan, i feministki, i zboczeńcy, no jakby wiedzieli, to by nie byli zboczeńcami, to chyba jasne. Więc to jest właśnie ten problem. No i, bo powiem, alternatywa jest taka, że rewolucja komunistyczna się dokona ze wszystkimi tego skutkami, łącznie z dołami z wapnem. W Polsce budujemy nowy ład, tymczasem może się okazać, że nowy ład zostanie nam raczej narzucony. No i właśnie pytanie przez kogo? Czy przez tych, którzy tę rewolucję komunistyczną pchają naprzód, czy przez tych, którzy mogą ją zatrzymać? I przez... Nie, myślę, że wie pan, bardziej nam grozi, bo u nas nie ma nikogo takiego, kto by próbował to naprawdę zatrzymać. Są środowiska, na przykład duchowieństwo, które tam gada na ten temat, ale no, nie ma takiej siły sprawczej, zwłaszcza, że też się uzależniło od rządu ekonomicznie. Podam tylko jeden przykład tego uzależnienia. Otóż jak Edward Gierek przeprowadził reformę administracyjną i nadrobił tych województw 49, to Kościół katolicki dostosował swoją strukturę terytorialną do tego nowego podziału administracyjnego. Też powstało mnóstwo diecezji. Każda diecezja musi mieć tam odpowiedni aparat biurokratyczny i tak dalej. No i natomiast małe diecezje po prostu nie są ekonomicznie zdolne do utrzymania, bo jedna duża to owszem może utrzymać tam cały dwór, prawda, biskupi. Natomiast jak tych dworów na terenie dawnej diecezji powstanie 10 czy 15, no to już nie jest, nie ma takiej możliwości. W związku z tym duchowieństwo, jakby tu powiedzieć, no, załatwiło sobie stały dopływ funduszów publicznych poprzez wprowadzenie nauki religii do szkół. Ja znam wiele parafii, panie redaktorze, które by bez, których podstawą finansową, podstawą ich istnienia jest, są pensje nauczycielskie księży. Bez tego te parafie by po prostu musiały zostać zlikwidowane, bo nie zarobiłyby na siebie. I dlatego duchowieństwo też, tu wie pan, bardzo tak delikatnie, nawet, o, podam przykład. Szczepionki. Część biskupów tam wypowiedziała się, wyraziła moralne wątpliwości co do szczepionek. I ktoś tupnął nogą i natychmiast się z tego wycofali, z podkulonym ogonem, natychmiast się z tego wycofali. A że to no, moralne wątpliwości są, ale to tam nie zawracajmy sobie głowy moralnościami jakimiś, tylko się zaszczepmy, bo taki jest rozkaz. No i to wie pan, nie ma, wydaje mi się, że w Polsce no już nasza niezwyciężona armia to... Obawiam się, że może tylko strajk zrobić, więc to nie, znikąd nadziei. Natomiast zagrożenie jest jasne. No, niedawno był ten Dzień Sodomitów Światowy. 40 ambasad w Warszawie wywiesiło obok własnych flag państwowych, wywiesiło na masztach flagi te sodomitów i gomorytów. Unia Europejska, pani Vera Jourova, otwartym tekstem nam kilka miesięcy wcześniej powiedziała, że jak nie, wie pan, nie dogodzimy sodomitom, to możemy nie powąchać nawet złamanego centa z Unii.
I takie to będą naciski. My już jesteśmy w obliczu tego typu nacisku. A jeszcze, no to dosłownie kilka dni temu, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, prowadząc jakąś sprawę przeciwko Rumunii, wydał orzeczenie, które właściwie jest powtórzeniem starego orzeczenia jeszcze z 1964 roku, że prawo Unii Europejskiej ma pierwszeństwo nawet przed konstytucją. To w 1964 roku takie orzeczenie zapadło w sprawie Flaminio Costa przeciwko NL. Kiedy to Trybunał stwierdził, że prawo wspólnotowe, bo to wtedy jeszcze nie było Unii Europejskiej, tylko wspólnoty europejskie, prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym bez względu na rangę ustawy. I dlatego, wie pan, jak brałem udział kilka lat temu ładnych w takiej debacie na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącej no, ewentualnego wejścia Polski do Unii Walutowej. Polska się zobowiązała do wejścia do Unii Walutowej, tylko na szczęście nie określiła terminu. Także może być 3333 rok albo 4444, jeszcze lepiej. Jak euro przetrwa do tego czasu, to możemy bez obaw wchodzić. Ale nie o tym chciałem mówić, bo ja uczestniczyłem w takiej części prawnoustrojowej tej debaty. I obok mnie siedziała pani sędzia Małgorzata Jungnikiel z sądu apelacyjnego bodajże w Warszawie. I ona otwartym tekstem powiedziała, że sądy w Polsce będą stosować prawo unijne nawet w przypadku jego sprzeczności z konstytucją. Właśnie mając na uwadze to orzeczenie z 1964 roku w sprawie Flaminio Costa przeciwko NL. No niestety, rzeczywiście. Więc przy pomocy, przepraszam, więc przy pomocy, proszę pana, orzecznictwa trybunałów unijnych, za którymi pójdą orzeczenia sądów niezawisłych w Polsce, można bardzo głęboko przekształcić, wie pan, funkcjonowanie społeczeństwa albo nawet zdruzgotać organiczne więzi społeczne. I z tym procesem mamy do czynienia. I kto będzie przeciwko temu protestował, skoro wszyscy na garnuszku państwowym w ten czy inny sposób są, nawet coraz bardziej, także wskutek Nowego Ładu. No, sprawy coraz trudniejsze, panie redaktorze. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą analizę. Myślę, że wielu naszym widzom może by także otworzyć oczy i pomóc dostrzec, jak głębokim uzależnieniu się znajdujemy i europejskim, i państwowym. Raz jeszcze dziękując panu za tę rozmowę, wszystkim widzom dziękuję za uwagę i zachęcam oczywiście do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak to można robić, jest rozpisane pod tym nagraniem. Z panem Bogiem.